lecimy z tym koksem. Ale nie można rozpocząć treningu bez chusty mocy. Chyba zabrudziłem, zabłądziłem. Oj, straszny regres. Taka fajna chatka. Komuś się to nie spodobało? Oh, pierwszy trening za mną. Topot. Siemanko, serwus. Dzisiejszy odcinek rozpoczynam jeszcze ze swojego balkonu. Chcę wam opowiedzieć o zmianach, które nastały w naszym życiu i jak się potoczą dalsze losy naszego kanału. Jak mogliście zobaczyć na ostatnim filmie, dzieci poszły do szkoły stacjonarnej, będą się uczyły od poniedziałku do piątku. Było to spowodowane tym, że po prostu brakowało im rówieśników. Już od kilku tygodni, mniej więcej odkąd przyjechaliśmy do Tajlandii, zaczęły nam komunikować, że brakuje im właśnie przyjaciół. Więc kilka tygodni temu objechaliśmy wiele prywatnych, międzynarodowych szkół na wyspie, na której się znajdujemy, w poszukiwaniu najlepszej, naszym zdaniem, szkoły, w której mogłyby pobierać naukę. Problemem było to, że ich język angielski nie był na wysokim poziomie, na poziomie komunikacyjnym, takim, który by pozwalał na to, żeby zrozumiały wszystko, co nauczyciel do nich mówi i potrafiły odpowiedzieć na pytanie, wykonać polecenie. Sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy poznały przyjaciół w bloku, w którym mieszkamy. Przełamały taką blokadę, ponieważ one uczyły się angielskiego już od dłuższego czasu, natomiast miały w sobie taką blokadę, żeby wyjść naprzeciw i zacząć używać tego języka. No i po poznaniu tutaj przyjaciół w bloku, po tych kilku tygodniach, jak spotykały się z dziećmi anglojęzycznymi niemalże codziennie, stwierdziliśmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, że jeśli dzieci te wyjechały w połowie tego miesiąca, więc stwierdziliśmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Maja i Zuzia rozpoczęły już naukę, ponieważ bez problemu komunikują się w języku angielskim. I jeśli da im to radość, jeśli da im to szczęście, to nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba kuć żelazo, póki gorące. Jeszcze raz objechaliśmy takie najlepsze szkoły, które już za tamtym razem wydały nam się ok, żebyśmy posłali swoje dzieci. Zaczął się, tutaj jest troszeczkę inaczej, tutaj są 3 semestry, więc akurat trafiliśmy na czas, kiedy w momencie świąt skończył się 2. semestr, była przerwa świąteczna, więc dzieci miały mały test z języka, proces, taki rekrutacyjny proces do szkoły, więc tam wiadomo, że biurokracja, papierologia i dzieci rozpoczęły już naukę, tak jak mówię, jak już mogliście zobaczyć na poprzednim odcinku. Po kilku dniach są bardzo zadowolone, wychodzą z auta rano uśmiechnięte, wracają uśmiechnięte. Jeśli dzieci są zadowolone, to my jeszcze bardziej. I korzystając z tego, że zostaniemy w Tajlandii dłużej, postanowiłem wrócić do sportu w sposób bardziej profesjonalny, półprofesjonalny, ćwierć profesjonalny. Jak możecie wiedzieć z moich poprzednich filmów, kiedyś startowałem w zawodach triatlonowych, w zawodach biegowych, na dystansach różnego rodzaju. Najdłuższe dystanse to były dystanse pełnego Ironmana i jeśli chodzi o biegi, to wiadomo maraton. Miałem dość dobre wyniki, tylko to było 20 kilo temu. Te dobre wyniki miałem tak naprawdę, jeśli chodzi o czasowe umiejscowienie to w czasie, to miałem w 2019 roku. Biegałem dyszkę w okolicach 37 minut, półmaraton około godziny 22. Także no fajnie już się biegało. Biegało się szybko, biegało się bardzo przyjemnie. Później przyszła przerwa, później przyszła podróż i przytyło mi się około 20 kg. Dość dużo, łatwo przytyć, a potem, żeby to zgubić, to jest naprawdę niełatwe do zrobienia, ponieważ wagę startową miałem w okolicach, no najlepiej biegowo to 69 mi się biegało, a na triatlonie to tam 72. Ponieważ tam musiałem być troszeczkę, chciałem mieć trochę więcej ze względu na to, że na rowerze trzeba było mieć czym kopnąć. No ale wracając do tematu, no i przerwałem te treningi systematyczne. Teraz biegam, ale to takie jest, wiecie, bieganie w kit. Raz biegam, raz mi się nie chce, raz chcę zrobić 2 treningi razem z pływackim, potem znowu mam przerwę kilkudniową.
No i postanowiłem, że korzystając właśnie z okazji takiej, że zostajemy tutaj na dłużej, że życie nam się troszeczkę ustabilizuje, wrócę do systematycznych treningów. Mam już zaplanowane na maj półmaraton jeden, drugi półmaraton na czerwiec. 9 czerwca biegnę drugi półmaraton na wyspie Phuket. 2 dni później wybieram się na wycieczkę kolarską 10-11-dniową z Bangkoku. Lecę do Bangkoku i z Bangkoku rowerem chcę przyjechać na Phuket. Będzie to około 850 km. Następnie w październiku chcę pojechać w góry, tajskie góry, w okolice miejscowości Chiang Mai. Też 10-11 dni spędzić w górach, pojeździć po górach, tam będzie około 11-12 tysięcy metrów przewyższeń, więc będzie fajnie takie kolarstwo, które mi się najbardziej podoba, bo właśnie podjazdy. I jeszcze w listopadzie w tym roku planuję, o ile tu oczywiście tak długo zostaniemy, bo nie wiem jak będzie, czy na przykład w czerwcu jak się skończy rok szkolny dziewczynek, to czy nie postanowimy zmienić miejsca zamieszkania, czas pokaże, ale jeśli zostaniemy, to w listopadzie jeszcze chciałbym do Wietnamu pojechać też na wycieczkę rowerową, też pojeździć po górach w Wietnamie 10-11 dni. Dlatego content z takiego przygodowo-podróżniczego zmienia się w content obyczajowo-przygodowo-sportowy. Będę chciał Wam pokazać proces mojego przygotowania, będziemy pokazywać też szkołę, będziemy też pokazywać życie w Tajlandii, wycieczki w Tajlandii, więc nie rezygnujemy z wszystkiego, ponieważ nasze życie jest zawsze na jakimś dość szybkim poziomie. Nie lubimy siedzieć na 4 literach przed telewizorem, więc będę chciał Wam pokazywać moje przygotowania. Może uda mi się zrzucić tego kolegę tutaj. Zakładam sobie też jakiś tam mały cel. Biegałem w szczycie godzinę 22 półmaraton, ale to było 4 lata temu i 20 kilo temu. Teraz sobie zakładam złamać godzinę 40. Nie wiem jak to się uda, jest tutaj gorąco, biega tu się dość ciężko. Teraz jak sobie biegałem tak dla przyjemności, to biegałem bardziej na siłowni w klimatyzowanym, więc muszę trochę się przerzucić na bieganie normalnie tutaj po podwórku, prawda? Żeby też się przygotować, przystosować do tych upałów tu panujących. Więc mam nadzieję zrzucić kilogramy, przyspieszyć, nabrać siły biegowej. Chciałbym, żebyście byli ze mną w tym okresie przygotowania. Zobaczycie, jak na moim przykładzie, małymi krokami będziemy zdobywać kolejne cele, kolejne sukcesy. Mam nadzieję, że taki content też Wam się spodoba. Jest to dalej wpisane w ten nasz archetyp, że tak powiem, zwyciężania w życiu, zakładania sobie kolejnych celów, osiągania tych celów. Ja w tym momencie szykuję się do biegania, słoneczko zaszło, jest trochę chłodniej, przełączam się na kamerkę GoPro i zabieram Was z sobą na taką trasę, obiegówkę po rejonie, że tak powiem. No dobra, ja już na dole, to lecimy z tym koksem. Ale nie można rozpocząć treningu bez chusty mocy. Jest to chusta mojej produkcji, zrobiona z koszulki. Wygląda następująco. A zakłada ją się w taki sposób. Przerobiłem koszulkę biało-czerwoną na 3 chusty, więc mam jedną chustę białą, jedną chustę czerwoną. Zbierają pot idealnie. Muzyczka, dobry polski hip-hop. Oczywiście old school, za moich czasów. I można lecieć. Tak wygląda tajska wieś. Chyba zawróciłem, zabłądziłem. Musimy wracać. Ale jaka piękna dżungla, jesteśmy już pod samitką dżunglą. Popatrzmy na tą piękną zieloność. Dobra, wracamy. Tutaj po prawej widać meczet. Po zachodzie słońca zawsze są nawoływania. A my lecimy dalej przed siebie. Oj, straszny regres.
prędkość słaba, tętno skacze jak szalone, ale też tu jest strasznie duszno, jest już po zachodzie słońca, a nie ma czym oddychać, będzie dużo roboty, ale na tym to polega, wszystko co przychodzi łatwo w życiu jest mało wartościowe. Wartościowe, na wartościowe rzeczy trzeba sobie ciężko zapracować. A tutaj po prawej zaraz będzie salka, na której dzieciaki trenowały. Teraz będą miały Muay Thai i inne zajęcia możliwe w szkole. Więc jeśli będą chciały kontynuować, to będą po prostu już w szkole chodziły jako zajęcia dodatkowe, bo mają do wyboru szachy, malowanie, tenis, właśnie Muay Thai. A i teraz biegnę, to nie pamiętam, ale jeszcze kilka dodatkowych, ciekawych zajęć dodatkowych. I dobiegamy do miejsca takiego pięknego posągu. A z drugiej strony też pięknie oświetlony zameczek i park rozrywki. Dobra, lecę dalej, bo nie chcę się schłodzić. Trzeba biec. Mam w nogach 5,5-5,600, ale patrzcie, leje się ze mnie. Jest mega, mega gorąco, nie ma czym oddychać. Widoki piękne. Większość czasu teraz biegałem na siłce, gdzie sobie jeszcze szedłem 15-20 minut szybciej, włączyłem klimę, klima się ochładzała pomieszczenie, wchodziłem sobie, można powiedzieć, do luksusu. Ale to jest kwestia, myślę, 2 tygodni. Organizm się przyzwyczai. A bieganie po dworze daje więcej satysfakcji, bo widoki są po prostu cudowne i nimi nigdy się nie można znudzić. Ten zachód słońca widziałem już wiele, wiele razy, a za każdym razem jest piękniejszy niż poprzedni raz. Teraz będę biegł taką małą promenadą, kawałek wam pokażę. Dobiegniemy do samego końca takim zakrętem i będziemy wracali do domu i mam nadzieję, że właśnie na pierwszy raz ta dyszka wyjdzie i że dyszka będzie wystarczająca. No i kolejny targ. Tu jest tych targów w tym kraju mnóstwo. Niemalże na każdym kroku, w każdym miasteczku, wieseczce. No i obiegamy już z drugiej strony miasteczka, wioseczki, zwał jak zwał. Mamy 7, więc jeszcze 3 by się przydało, więc jeszcze nie będę w lewo, tylko odbiję sobie w prawo i trochę wydłużę. Taka fajna chatka. Też taka wioseczka tajska. O, komuś się to nie spodobało. Jest tu pięknie po prostu. A to są też takie niespotykane u nas w Polsce stacje, gdzie można sobie dotankować albo motor, albo samochód. Paliwko jest lekko droższe niż na stacji benzynowej, ale z braku laku, jak się ma jechać na stację benzynową, to można podjechać do takiego dystrybutora i sobie zatankować. Pierwszy trening dany. Brakuje tlenu.
teraz te dwa tygodnie trzeba będzie popracować. Zacząć od pracy właśnie nad taką bazą, pierwszym stopniem. Nie ma co w ogóle biegać szybko, nie ma co robić jakichś treningów z drugim, trzecim zakresem, z podbiegami. To jeszcze za wcześnie. Oh, jestem już. Pierwszy trening za mną. Tak jak można zobaczyć po załączonym obrazku. Nie zeszczałem się. To pot leje się ze mnie. Pierwsze dwa tygodnie trzeba będzie się przestawić do tych warunków, przestawić do tego gorąca i do tego braku tlenu. No ale chociaż pierwszy trening za mną, pierwsze koty za płoty. Inaczej się biega niż na siłowni. Na siłowni to jest jednak taka kulturka, jest jednak klimatyzacja, jest zimno, biega się przyjemnie, a tutaj gorąco, samochody, motory, ale z drugiej strony natura, którą mogliście zobaczyć, przepiękna, tajska natura. Jakie wnioski? Mnóstwo pracy przede mną, naprawdę mnóstwo pracy. Dzisiaj przebiegłem 8 km, średnia 6,30, przy średnim tętnie 155. 155 to powinno być moje tętno rozbiegania pod maraton, można powiedzieć. Pod półmaraton około 162-165 mogę mieć stałego tętna. Ale w moim szczycie, kiedy biegałem bardzo szybko, 155 to ja miałem 4 minuty robiłem kilometr, nawet no 4-4-10 mniej więcej. Półmaraton, w ten co przebiegłem godzinę 22, to średnia na kilometr była 3,56 albo 3,57 jakoś tak. Więc dzisiaj 6,30 to jest prawie że dwa razy więcej. Także spadek formy jest naprawdę mega, mega gruby. Dużo pracy, żeby już teraz nawet widzę, żeby złamać tę godzinę 40, to jest mnóstwo pracy przede mną. 11 treningów całkowicie odpada. 11 treningów robiłem do Ironmana, 11 treningów, teraz chciałem zrobić 8 treningów biegowych i jeszcze sobie 3 rowerki dorzucić. No nie do końca biegowych, bo 6 treningów biegowych, 2 siłownie i 3 rowerki dorzucić, ale całkowicie od razu po dzisiejszy trening zderzył mnie z rzeczywistością i skupię się jednak tylko na bieganiu, więc będzie 6 treningów biegowych, 2 treningi rowerowe, a trasę rowerową Bangkok, Phuket, 2 dni po półmaratonie chyba zrobię z marszu, zrobię bez żadnego przygotowania. Zobaczymy jak to pójdzie, zobaczymy jak wszystko wyjdzie. Jak to w piosence jednej fajnej było. Życie depcze wyobraźnie. Kończę, miłego oglądania, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro!